Bajamo, obecnie stolica prowincji Granma, to druga z siedmiu osad założonych przez Diego Velázqueza na początku XVI wieku. Życie miasta toczy się wokół centralnego placu zwanego Parque Céspedes. Na tym zacienionym placu znajduje się posąg urodzonego w Bajamo Carlosa Manuela de Céspedes, zwanego ojcem narodu, oraz popiersie Perucho Figueredo, autora hymnu narodowego Kuby. Na tablicach obok popiersia umieszczono nuty i tekst hymnu. Nie się grupy turystów natychmiast zostaje zauważone przez miejscowe dziewczęta, które intonują zwrotkę hymnu, licząc na drobne daty. W El Cobre wznosi się sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia z drewnianą figurką Matki Boskiej znalezioną przed laty przez trzech mężczyzn. Bazylika w El Cobre, otwarta w 1927 roku, była pierwszą na Kubie. Przybywają tu liczne pielgrzymki, prosząc o cudowne uleczenie Najświętszą Marię Pannę, która w 1916 roku została ogłoszona patronką Kuby. Jest także patronką górników soli i miedzi. Dookoła leżą bukiety słoneczników, które oferują po drodze do sanktuarium uliczni sprzedawcy. Jan Paweł II w czasie swej wizyty apostolskiej osobiście ukoronował figurę Matki Bożej z El Cobre. U brzegu zatoki Bahia de Santiago znajduje się zamek Castillo del Moro San Pedro de la Roca. Jego budowę rozpoczęto w roku 1638 i ukończono dopiero po 62 latach. Forteca została wybudowana na kilku tarasach, z których roztacza się wspaniały widok na morze i zatokę. Zwodzone mosty, systemy schodów i podziemne przejścia umożliwiały komunikację między nimi. Wszystkie statki wpływające do portu musiały się tu zatrzymywać. Tu magazynowano przywożone towary, przetrzymywano też afrykańskich niewolników przeznaczonych na handel. Fort miał bronić miasto Santiago przed atakami piratów. Forteca El Moro, widziana od strony wody, pozwala docenić zamysł architektoniczny tej najlepiej zachowanej hiszpańskiej budowli militarnej. Si de pronto te devuelven flores, si de entre mis temores se me escapa un beso, se me olvida todo y te vuelvo a besar. Déjame que te bese mi bien, déjame que te abrace por Dios, dejemos que esta brisa que viene del alma. Historyczne centrum Santiago skupia się wokół
Park Céspedes. Po piersie Carlosa Manuela Céspedesa podkreśla rangę Ojca Narodu. Tuż za nim katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z dwoma wieżami w stylu neoklasycznym. Wnętrze katedry jest równie imponujące. Zachwycają freski na suficie, ręcznie rzeźbione stalle i piękny ołtarz ku czci Virgen de la Caridad. Po stronie północnej placu Céspedesa wznosi się budynek ratusza. To z jego balkonu Fidel Castro ogłosił zwycięstwa rewolucjonistów nad wojskami Batisty. Santiago było piątą osadą założoną przez hiszpańskiego konkwistadora Diego Velázquez de Cuellar w 1514 roku. Casa de Diego Velázquez uważana jest za najstarszy budynek na Kubie. Wybudowano prawdopodobnie przed rokiem 1530. Początkowo mieszkał tu założyciel miasta, później gubernator. Obecnie w odnowionym w 1960 roku budynku mieści się Muzeum Sztuki Kolonialnej. Zbiory przedstawiają życie na wyspie od XVI do XIX wieku. La luz para ti no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol. No soy un dios. Najważniejsze zabytki miasta widziane nocą z tarasu hotelu Casa Granada wydają się piękniejsze niż za dnia. Cmentarz Santa Ifigenia to miejsce pochówku wielu znamienitych obywateli. Między innymi José Martí, którego grób przyciąga najwięcej osób. Mieliśmy okazję zobaczyć uroczystą zmianę warty przy tym mauzoleum. Pierwszy, który wprowadzają.
Na tej nekropolii spoczywa wielu sławnych Kubańczyków. Pierwszy prezydent Tomas Estrada Palma. Cmentarz Santa Ifigenia zawiera groby Carlosa Manuela de Cespedesa, Franca Pais, Emilio Bacardiego. Pochowany jest tutaj znany muzyk Compay Segundo. Niektóre z zabytkowych grobów to dzieła sztuki. Santiago odegrało olbrzymią rolę w rewolucji kubańskiej. 26 lipca 1953 roku koszary Moncada zaatakowała grupa partyzantów pod dowództwem Fidela Castro. Inne ważne miejsce to wzgórze San Juan, gdzie upamiętniono Mambisi, ciemnoskórych Kubańczyków. Oddziały wyzwoleńcze Mambi odegrały decydującą rolę w walkach pomiędzy Hiszpanią i USA. W lipcu 1898 roku nieopodal wzgórza został uzgodniony traktat pokojowy pomiędzy Hiszpanią, Kubą i Stanami Zjednoczonymi. Jednak do negocjacji nie dopuszczono Kubańczyków, a Kuba trafiła pod dominację Stanów Zjednoczonych.